Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga, Izraelu. Amosa, 4 rozdział, 12 werset. Przygotuj się. Czy nie jest godnym uwagi, że Bóg tak bezpośrednio i dobitnie do nas przemawia? To, że Bóg ma prawo mówić w formie rozkazującej, bierze się z tego, że jest On naszym Stwórcą i cały Wszechświat należy do Niego. Przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Tego nie da się opacznie zrozumieć. Bóg przedstawia fakty. Każdy człowiek kiedyś stanie przed Nim. Czy tego chcemy, czy nie? Czy to pasuje do naszego postrzegania świata, czy nie? Niczego to nie zmienia. Żaden człowiek nie przejdzie obok Boga, obok Niego niepostrzeżenie. A co zrobi Bóg, gdy kiedyś Go spotkamy? Będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie, tak mówi list do Rzymian, 2 rozdział, 16 werset. Znajomość Boga jako sędziego nie pasuje do wyobrażenia, w cudzysłowie, miłego Boga, który odpuści wszystko. Rzecz w tym, że miłego Boga, w cudzysłowie miłego, nie ma. Bóg jest wszechwiedzący i sprawiedliwy. On zna i osądzi każdy nasz czyn, każde nasze słowo, każdą naszą myśl. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, musi osądzić grzech i osądzić grzesznika. Ale Bóg jest także miłością i dlatego nikt, nie mający o tym pojęcia, nie znajdzie się w wiecznym potępieniu. To Jego miłość wzywa nas, przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Ale Bóg jest też miłością i dlatego w wiecznym potępieniu znajdzie się tylko ten, kto świadomie Go odrzuca. To Boża miłość, to Jego miłość wzywa nas, przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. To miłość Boża posłała Jego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat. Jezus musiał umrzeć na krzyżu, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i ratunek. Tam poniósł karę za wszystkich, którzy się do Niego nawrócą. Do wszystkich, którzy słuchają, kieruje On głos ku zbawieniu, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc na Golgocie, na Kalwarii, na krzyżu Golgoty Pan Jezus Chrystus poniósł karę za wszystkich, którzy do Niego zawrócą i w Niego uwierzą. Kto przyjmie Chrystusa, Pana i Zbawcę w wierze, nie musi obawiać się sądu Bożego, gdyż otrzymuje życie wieczne.